waszej obecności tutaj, na tej właśnie mszy, wnioskuję, że raczej większość z was, jeśli nie wszyscy, przyszliście w Zmartwychwstanie Pańskie do kościoła właśnie na tę muszę, czyli nie uczestniczyliście w głównym obchodzie Zmartwychwstania Pańskiego, w Wigilii Paschalnej, którą rozpoczęliśmy w naszym kościele o 21:00, skończyła się po 1:00, kiedy to przez nocne czuwanie, przez słuchanie Słowa Bożego, przez śpiew, przez Eucharystię, przez liturgię światła, liturgię chrztu, witaliśmy zmartwychwstałego Pana. I pomyślałem sobie, że jest potrzebą chwili, to naglącą potrzebą chwili, uświadomić wam, w czym nie uczestniczyliście, czyli co was ominęło. A w gruncie rzeczy nie powinno, bez ważnych przyczyn nie powinno. I jedną z tych rzeczy, która was ominęła, jest Exultet, hymn, potężny śpiew Kościoła, który rozpoczyna obrzędy Wigilii Paschalnej, tak zwane orędzie wielkanocne, śpiewane w sposób uroczysty, orędzie, które zawiera sam rdzeń, sam fundament wiary chrześcijańskiej, źródło tej wiary, źródło wszelkiej nadziei. Ten hymn sławi Jezusa Zmartwychwstałego, sławi noc i wszystkich tych, którzy zgromadzili się tej nocy wokół Chrystusa, zgromadzili się po to, aby przywitać Jego chwalebne zmartwychwstanie. Dlaczego to jest takie ważne? Można by powiedzieć tak. Ten, kto nie usłyszał w święta wielkanocne Exultetu, tak jakby ich nie obchodził. Mocna teza, przerysowana nieco, ale znowu służąca temu, aby coś pokazać. Oczywiście, że mogą zaistnieć takie okoliczności, które uniemożliwiają nam uczestnictwo w Wigilii Paschalnej. Tym bardziej, że w ogóle od dzieciństwa większość z was, jeśli nie wszyscy, nie byli do tego wychowywani. Mogą takie powody zaistnieć, które, jak powiedziałem, sprawią, że nie będziecie uczestniczyli w tej liturgii. Tym niemniej, każdy chrześcijanin, jeśli nie udało mu się uczestniczyć w tej liturgii, powinien gdzieś w własnym sercu chociaż wyśpiewać sobie ten hymn, usłyszeć go na własne uszy. Postaram się za pomocą pewnych obrazów, pewnych odniesień literackich także pokazać, dlaczego to jest tak ważne. Najpierw przypomnijmy sobie taki, powiedziałbym, bardzo oczywisty, naturalny, jak to z archetypami bywa, sposób naszego myślenia o życiu. Jedną z metafor, za pomocą których staramy się opisać, wyjaśnić naturę życia, jest rozumienie go jako pewnej wędrówki, a raczej jako pewnego rejsu, który odbywamy po morzu. Przypomnijcie sobie dobrze. Czasami myślimy, mówimy o życiu w ten sposób, że życie w ogóle i życie nasze jest jak zmaganie się z falami burzliwego morza, raczej kapryśnego morza. My sami jesteśmy jakby w małej skorupce, w małej, malutkiej łódeczce, którą staramy się przepłynąć wielki ocean życia, na którym zdarzają się dni pogodne, ale także zdarzają się dni ogromnie burzliwe. Nasze życie, my sami jesteśmy jak ktoś w malutkim okręciku na wielkim morzu. I staramy się to morze pokonać. Dobić do drugiego brzegu, dopłynąć do innej rzeczywistości. Być może bardzo mgliste, niewyjaśnione, ale jest w nas także pragnienie dotarcia do szczęśliwości,
do takiego stanu, do takiego miejsca, w którym skończą się te wszystkie burzliwe dzieje naszego życia i osiągniemy wieczną radość. Jest w człowieku taka tęsknota. I nie jest przypadkiem, że w Iliadzie Homera mamy taką opowieść. Pewnie niektórzy ją pamiętają. W pewnym momencie swojej długiej wędrówki powrotu do domu z wojny pod Troją Odyseusz musi przepłynąć ze swoją załogą, swoim statkiem obok wyspy Syreny. Syreny na tej wyspie swoim przecudownym, przesłodkim śpiewem kuszą żeglarzy, aby dopłynęli do ich wyspy, do ich brzegu. Jak wiadomo, czekała ich tam śmierć. Nikt, kto skuszony tym śpiewem zaryzykował i chciał użyć do tego brzegu, nie przeżył nigdy. I Odyseusz wpadł na taki oto pomysł, że zalepił woskiem uszy swojej załogi, a siebie kazał przywiązać do maszy. Sobie nie zalepił woskiem uszu, ponieważ chciał usłyszeć ten śpiew.